twórcą idei sądownictwa konstytucyjnego w istocie rzeczy, a w każdym razie konieczności badania konstytucyjności prawa ze względu na hierarchiczną budowę prawa, ze względu na rolę konstytucji, normy konstytucyjnej, był Kelsen. Przecież całe sądownictwo konstytucyjne z tej właśnie kelsenowskiej idei, normy podstawowej, bierze swój początek. Prawdziwy rozwój sądownictwa konstytucyjnego w Europie rozpoczyna się po II wojnie światowej. I to jest szalenie ważne, żeby ten punkt umiejscowić, dlatego że II wojna światowa ze szczególną mocą pokazała właśnie doświadczenia nazizmu, czy ogólnie totalitaryzmu w Europie, że demokracja nie radzi sobie za dobrze tymi tradycyjnymi instrumentami czy mechanizmami z zagrożeniami, które mogą pojawić się także wtedy, kiedy dochodzi do demokratycznych wyborów, kiedy zaczyna rządy demokratyczna większość w sposób wolny i powszechnych wyborach wybrana. W związku z tym, skoro istnieje niedostatek mechanizmów tradycyjnych, to trzeba poszukać nowych zabezpieczeń, które pozwalałyby spojrzeć inaczej na system prawa. Demokracja, co zaczynają coraz lepiej rozumieć ludzie właśnie po doświadczeniach dwudziestowiecznych totalitaryzmów, wymaga czegoś dodatkowego. Nie tylko tej formuły demokratycznej legitymacji, która się bierze z powszechnych wyborów, wolnych powszechnych wyborów, ale wymaga także oceny, ewaluacji tej demokracji z punktu widzenia tego, czy ona respektuje prawa i wolności jednostki, czy są respektowane jakieś uniwersalne wartości systemu, czy są przestrzegane i chronione prawa mniejszości. Jednym słowem okazuje się, że ta demokratyczna, czy demokratycznie legitymowana większość nie może wszystkiego. Polska w 1924 roku projektowała wprowadzenie sądownictwa konstytucyjnego. Sprawa umarła śmiercią naturalną. Państwem, które przed wojną jeszcze wprowadziło Trybunał Konstytucyjny, była Czechosłowacja. Z tym, że ten Trybunał właściwie nie do końca zaczął działać. No a w powojennej Polsce oczywiście nie było warunków dla sądownictwa konstytucyjnego, bo tu trzeba o jednej rzeczy bardzo wyraźnie powiedzieć. Sąd konstytucyjny ma sens wtedy, jeżeli uznaje się przewagę prawa nad polityką. Jeżeli prawo ma decydować, zgodność z konstytucją, a nie polityczny pomysł, to wtedy jest istota, instytucja Trybunału Konstytucyjnego uzasadniona. Stąd w państwie totalitarnym, w państwie autorytarnym nawet, takim jakim była PRL, sądownictwo konstytucyjne nie miało miejsca. I tu musimy powiedzieć o pewnym paradoksie, bo przecież ustawa o Trybunale Konstytucyjnym została uchwalona w 1986 roku. Mieliśmy wcześniej konstytucji wprowadzoną nowelę do konstytucji z 1952 roku. To był dowód, że system komunistyczny chyli się ku upadkowi. Takich dowodów, jeżeli chodzi o instytucje prawne, to można trzy wymienić. To było na początku sądownictwo administracyjne, przypomnę 1980 rok, Trybunał Konstytucyjny 1986 i Rzecznik Praw Obywatelskich 1988. To była pewna duża, istotna wyrwa w systemie państwa totalitarnego. Otwieram rozprawę przed Trybunałem Konstytucyjnym. Dochodzi do powstania Trybunału Konstytucyjnego i można przypuszczać, że idea, która zdecydowała prawdopodobnie o zgodzie na utworzenie tej instytucji, to była idea wsparta na przekonaniu, że takie dekorum systemowe pozwoli przetrwać dłużej władzom w komunistycznym, że przedłuży żywot, krótko mówiąc, ustroju, że będzie to w jakiś sposób paliatyw tych instytucji, które istnieją w państwach demokratycznych, będzie dawało sygnał społeczeństwu, że jednak, proszę bardzo, możemy coś takiego stworzyć, pokazać światu także, że nie jesteśmy tak zupełnie niedemokratyczni, bo mamy instytucje, której korzenie tkwią w myśleniu bardzo demokratycznych państw. I sądzę, że ci, którzy akceptowali taką instytucję w sensie politycznym, mieli oczekiwania innego typu, i sądzę, że się bardzo zawiedli.
bo okazało się, że już to pierwsze orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego, które było 20 lat temu, w maju 1986 roku, w jakimś sensie spowodowało trzęsienie ziemi. Zygmunt Rybicki wychodzi przed salę po ogłoszeniu wyroku, a prezentował rząd przed Trybunałem Konstytucyjnym i blady, drżącym głosem oświadcza, że nastąpiła zmiana ustroju Rzeczypospolitej. Zmiana oczywiście nie nastąpiła, natomiast było ogromnym zaskoczeniem, że ta instytucja okazała się jednak niezależna w tych wąskich ramach. Przepis paragrafu 30 ustęp 1 punkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 września 1985 roku jest niezgodny z artykułem 67 ustępem 2 Konstytucji Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. Zmiana ustroju nie mogła nastąpić, choćby dlatego, że Trybunał miał niezwykle wąskie kompetencje, a jego orzeczenia, pamiętajmy, pozostawał długo nieostateczna. W systemie komunistycznym wprowadzono tutaj pewne bezpieczniki. Przede wszystkim takim bezpiecznikiem, który nie długo, czyli czas obowiązywał, już po uzyskaniu niepodległości, rozpoczęciu budowy państwa prawnego, to była możliwość odrzucenia przez Sejm orzeczenia Trybunału stwierdzającego niezgodność ustawy z Konstytucją. Wprawdzie to odrzucenie mogło nastąpić większością 2/3 głosów, czyli taką większością, jak uchwalany był przepis konstytucyjny, ale jednak Sejm miał to ostatnie zdanie w takiej sytuacji, jak Trybunał zakwestionował ustawę. To się utrzymało do 1999 roku, bo wprawdzie w nowej konstytucji już ostateczne są orzeczenia Trybunału, to jednak w przepisach przejściowych zostawiono jeszcze 2 lata dla ustaw, które weszły w życie przed Konstytucją z 1997 roku. Tu jeszcze trzeba wspomnieć o jednym bezpieczniku bardzo istotnym, który władza komunistyczna zawarła w przepisach o Trybunale Konstytucyjnym i który też niestety długo funkcjonował. Mianowicie Trybunał nie mógł kontrolować zgodności z Konstytucją przepisów, które były uchwalone wcześniej niż 5 lat od wniosku, który został skierowany do Trybunału. To było bardzo dobrze obliczone, ktoś znał matematykę, żeby przypadkiem w 1986 roku komuś nie wpadło do głowy kontrolować zgodność z Konstytucją przepisów o stanie wojennym, prawda, i wcześniejszych. Także to precyzyjnie zostało wprowadzone, ale to powodowało, że dosyć duży obszar prawodawstwa był poza kontrolą, w tym pierwszym okresie poza kontrolą Trybunału Konstytucyjnego. Oczywiście przełom tak naprawdę, prawdziwa historia Trybunału Konstytucyjnego jako najbardziej istotnego organu tworzącego standardy demokratyczne rozpoczyna się w 1989 roku. Wtedy, kiedy Trybunał Konstytucyjny zaczyna współuczestniczyć niejako w tworzeniu III Rzeczpospolitej, w tworzeniu standardów demokratycznych. Przecież nie mamy ciągle nowej konstytucji, nie mamy ciągle usystematyzowanych w prawie wewnętrznym praw i wolności jednostki. Mamy bardzo ogólne postanowienie konstytucji, która mówi, przepisy konstytucyjne, które mówią, że Polska jest demokratycznym państwem prawnym i niewiele więcej. W polskiej konstytucji w tym czasie, pamiętajmy, nie ma na przykład gwarancji praw do sądu, nie ma gwarancji prawa do ochrony życia prywatnego, nie ma na przykład wprowadzonych expressis verbis choćby takich zasad, jak zasady niedziałania prawa wstecz, czy zasada ochrony praw nabytych itd. itd. I to wszystko wymaga w związku z tym bardzo twórczego, kreatywnego spojrzenia na system prawny przez Trybunał Konstytucyjny. Trybunał w oparciu o zasadę demokratycznego państwa prawa poprzez swoje orzecznictwo zaczyna wtłaczać niejako w system standardy, które do tej pory były tylko czystą abstrakcją, które znajdowały się w doktrynie, które były ujmowane ocenę teoretycznie, ale one nie funkcjonowały jako coś, co mogło być punktem odniesienia dla badania prawa, dla jego oceny. Te standardy demokratyczne zaczynają żyć w systemie. One rzeczywiście zaczynają odgrywać ogromnie ważną rolę jako stymulator przemian, jako coś, co pokazuje, że w Polsce mamy do czynienia rzeczywiście z zupełnie nową jakością. Wprawdzie bardzo wiele przepisów
przecież po 89 roku pozostaje tych samych, które my zwołały w PRL-u. Bo przecież my mamy, chcąc nie chcąc, bo nie można było wybrać sobie innego wyjścia, zachowano ciągłość prawną. Nie było tak, że pewnego pięknego dnia powiedziano, że nagle system prawny PRL przestaje istnieć, jesteśmy w punkcie zero i rozpoczynamy od początku. To było po prostu niemożliwe. No ale wobec tego ten system prawny jest jednak od momentu powstania demokratycznego państwa prawnego poddawany innym ocenom, innym standardom. I to jest w dużym stopniu dzięki Trybunałowi Konstytucyjnemu i jego orzecznictwu, sposobowi spojrzenia na prawo i na cały system. Od samego początku orzeczenia Trybunału były charakterystyczne dla państwa prawnego. Nie mamy powodu wstydzić się tych orzeczeń sprzed 1989 roku. Było to chyba największe zaskoczenie dla władzy. Wiele było orzeczeń niezmiernie istotnych, które wyznaczały pewną, bym powiedział, logikę nawet przemian w Polsce. No chociażby przecież trzeba pamiętać o tym, że cała reforma Balcerowicza została zaskarżona do Trybunału Konstytucyjnego. Myśmy orzekali na początku 90 roku o zgodności z konstytucją tej reformy gospodarczej, która przecież zmieniła w sposób zupełnie radykalny ustrój gospodarczy, ale chyba nie tylko gospodarczy, polityczny Polski. Sprawa majątku PZPR-u, bardzo polityczna sprawa, która trafiła do Trybunału zaraz na początku. Dwukrotnie w tej sprawie orzekaliśmy. Tam zresztą bardzo ciekawa była rzecz, jak trzeba czasami uważać pewne doświadczenie i uwaga z tego wynikała, może to na zasadzie bardziej anegdoty powiem. Bardzo istotne było to, jak ułożone były karty dokumentacji zjazdu ostatniego PZPR-u. Czy decyzja o rozwiązaniu poprzedzała przekazanie majątku nowo utworzonej partii, czy nie? I tak rzeczywiście było, że najpierw była decyzja o rozwiązaniu, a z tym momentem cały majątek PZPR-u przechodził na rzecz Skarbu Państwa. I przekazanie tego nowo powstałej partii było absolutnie pozbawione podstaw prawnych. Wiele debat w społeczeństwie wywołały w tamtym czasie w tak ogromnie ważne orzeczenia, jak te, które dotyczyły na przykład lekcji religii w szkole publicznej. To były przecież debaty, które wymagały odpowiedzi na pytania, jakie są granice neutralności światopoglądowej państwa, jaka jest rola Kościoła w życiu publicznym, jak rozumieć to oddzielenie państwa świeckiego od Kościoła, jak rozumieć też kooperację instytucji publicznych, instytucji wyznaniowych. Takim ważnym orzeczeniem, które wywołało niezwykle wiele debat, także i kontrowersji, ocen w opinii publicznej, to było orzeczenie, które dotyczyło przerywania ciąż. Orzeczenie, w którym Trybunał postawił wyraźnie granice, jakie muszą być zachowane dla ochrony życia ludzkiego, bo to orzeczenie, które, pamiętajmy, zapada na gruncie przepisów konstytucyjnych, w których nie było takich regulacji, jakie dzisiaj odnajdujemy w Konstytucji z 1997 roku. W związku z tym Trybunał Konstytucyjny musiał sięgnąć do bardzo zniuansowanych, ale i zarazem też bardzo uniwersalnych kryteriów i wartości. Trybunał Konstytucyjny musiał odpowiadać na ogromnie trudne pytania związane z ustawami lustracyjnymi. Trybunał zmagał się z tym problemem nieustannie i sądzę, że to, co było troską sędziów Trybunału Konstytucyjnego, to było cały czas myślenie o tym, by z jednej strony to ustawodawca wyznacza granice, które muszą być respektowane przy dokonywaniu tego, co nazywamy weryfikacją ludzi zajmujących funkcje publiczne z punktu widzenia ich działań w przeszłości, to jednak przy wyznaczaniu tych granic muszą też być respektowane gwarancje prawa i wolności jednostki. Ważną kategorią orzeczeń, o których trzeba pamiętać dzisiaj, zwłaszcza jak mówimy o tym 17 maja 2006 roku, to są orzeczenia, które wyznaczają nasze myślenie o prawie europejskim. Orzeczenia, które dotyczą relacji konstytucji, prawa wspólnotowego. Orzeczenia, które określają
nasze relacje ze strukturami europejskimi w tym szerokim tego słowa znaczeniu. A tych orzeczeń jest już cała seria, bardzo ważnych. Oczywiście najważniejszym z nich jest orzeczenie, które było wydane 11 maja 2005 roku na temat traktatu akcesyjnego Polski. Orzeczenie, w którym Trybunał Konstytucyjny bardzo jednoznacznie określił, w jaki sposób rozumieć relacje pomiędzy konstytucją i prawem wspólnotowym. Co znaczy suwerenność konstytucyjna? Co znaczy takie pojęcie dzisiaj we współczesnym systemie europejskim tworzonym przez struktury europejskie, przez prawo wspólnotowe? Co znaczy takie postanowienie polskiej konstytucji, która mówi, że najwyższym aktem normatywnym jest konstytucja? Trybunał rozstrzyga o sprawach zgodności prawa wewnętrznego z prawem, z konstytucją, ale również i ratyfikowanych umów międzynarodowych. Również może podejmować decyzje w sprawie przepisów, przepisów unijnych, jako obowiązujących w prawie wewnętrznym. Z tym, że tu trzeba pamiętać o tym, że jednak orzecznictwo Trybunału bardzo jest skrępowane orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości w Luksemburgu. I tutaj jednak swoboda w orzekaniu jest mocno ograniczona. Przyszłość Trybunału Konstytucyjnego jako instytucji, która w dalszym ciągu będzie odgrywała rolę wiodącą dla kształtowania standardów konstytucyjnych, dla określania tego, co w państwie demokratycznym jest niezwykle ważne, w jaki sposób rozumieć gwarancje praw i wolności, w jaki sposób rozumieć poszczególne instytucje konstytucyjne. Ta rola na pewno pozostanie w dalszym ciągu w pełni aktualna i tu się nic nie zmienia. Zmienia się oczywiście w całym systemie prawnym współczesnej Europy sama koncepcja prawa jako takiego, bo pamiętajmy, że mamy z jednej strony konstytucję, która jest tym najwyższym aktem normatywnym nad porządkiem prawnym, no ale jednocześnie mamy obok konstytucji jeszcze jakby inne punkty odniesienia. Mamy do czynienia z takim specyficznym zjawiskiem multicentryczności prawa, gdzie z jednej strony jest konstytucja, a z drugiej strony są te regulacje wspólnotowe. Sądzę, że to, co się będzie zmieniało w myśleniu o prawie, to jest między innymi to nieustanne dostrzeganie perspektywy szerszej, w jakiej funkcjonują instytucje prawne, instytucje konstytucyjne również. Trybunał Konstytucyjny jest często krytykowany przez niektórych polityków za to, że w swoim orzecznictwie sformułował zasadę przyjaznej wykładni dla prawa wspólnotowego. To przecież nie chodzi w żaden sposób poprzez wprowadzenie takiej zasady, czy jej uznawanie, o pomniejszanie suwerenności konstytucyjnej, pomniejszanie znaczenia konstytucji jako aktu, który jest zawsze dla polskiego sądu konstytucyjnego i zawsze tak pozostanie najważniejszym punktem odniesienia. Ale tu chodzi jedynie o to, właśnie żeby dostrzec tą szerszą perspektywę, żeby zastanawiać się nad tym, jak dzisiaj funkcjonują, czy mogą, muszą funkcjonować poszczególne instytucje prawne w systemie, zwłaszcza w sferze obrotu gospodarczego, w jaki sposób spojrzeć właśnie z tej perspektywy na mechanizmy konstytucyjne. To, co jest dorobkiem niewątpliwym 20 lat funkcjonowania Trybunału Konstytucyjnego, jest to myśl, że współczesnej demokracji jest potrzebna taka instytucja. Trybunał Konstytucyjny udowodnił, że bez swojej działalności, bez tego orzecznictwa, które przecież stanowi już ogromny dorobek tych wielu lat, bylibyśmy w zupełnie innym punkcie myślenia o prawie, o systemie, o konstytucji. Konstytucja prawdopodobnie by nie funkcjonowała w takim sensie, w jakim dzisiaj możemy jednak o tym mówić. Ona stała się aktem żywym, trafiającym coraz bardziej do świadomości przeciętnych ludzi. Sądzę, że jeżeli dzisiaj konstytucja staje się punktem odniesienia dla wielu obywateli, którzy skutecznie składają skargę konstytucyjną i mogą wygrać sprawę przed Trybunałem Konstytucyjnym, to mamy także do czynienia jednak z ogromnym sukcesem. Skarga jest trudna. Skarga być może napotyka na wiele skomplikowanych barier, ale jednak ona już funkcjonuje i też stwarza bardzo silną gwarancję ochrony praw jednostki. Kolejna myśl, która nasuwa mi się, jeżeli myślę o tym dorobku dwudziestolecia, to
Brzmi ona tak oto. Mianowicie sąd, polski sąd konstytucyjny potrafił uplasować się w systemie instytucji państwa jako instytucja niezależna. Jako instytucja, która potrafi mówić własnym głosem i która bez względu na to, w jaki sposób są powoływani sędziowie, są powoływani oni przez parlament, a więc poprzez polityczny wybór, potrafiła zachowywać zawsze niezależność od innych organów władzy publicznej. W sumie myślę, że ta instytucja nam się udała. Trybunał Konstytucyjny zdobył bardzo poważny autorytet w państwie. Wiem, bo też brałem w tym udział, cieszy się dużym autorytetem polski Trybunał Konstytucyjny za granicą. Jest traktowany jako element, jako instytucja gwarantująca praworządność w Polsce. To dzisiaj z perspektywy przynależności Polski do Unii Europejskiej nie jest bagatelną sprawą, że takie instytucje są w Polsce spostrzegane. Tak samo, jeżeli chodzi o Radę Europy. No, Trybunał Konstytucyjny w Polsce jest traktowany jako instytucja stanowiąca gwarancję praworządności.